Witajcie w ostatnim odcinku serii Akademia Office Junior, w której prezentujemy aplikację Office 365, dzięki którym Twoje dziecko przygotuje pracę domową na szóstkę z plusem w mgnieniu oka. Nauczyciel geografii zadał napisanie referatu na temat rzek w Polsce. Zdjęcia są, wykresy z długością rzek zrobione, tekst napisany. Teraz pora to wszystko zebrać w całość i przygotować prezentację, która zostanie przedstawiona przed klasą i nauczycielem. I tutaj mówimy dzień dobry aplikacji PowerPoint, która pozwoli Twojemu dziecku zabłysnąć przed klasą i przełamać strach przed wystąpieniami publicznymi. Grzegorz, do dzieła! W porządku, spróbujmy to zrobić. Jak się okazuje, tworzenie efektownych prezentacji w najnowszej wersji PowerPointa jest bardzo proste i ciekawe. Wybieram z katalogu OneDrivea pliki, które wgrałem tam jako tło dla naszej prezentacji. I przeciągam je po prostu do PowerPointa. W tym momencie PowerPoint podsuwa mi pewne pomysły dotyczące tego, jak mógłby wyglądać układ mojego slajdu. Mogę przeklikać się przez różne propozycje i wybrać tą, która najbardziej mi odpowiada. Ta funkcja, z której korzystamy, nazywa się Projektant programu PowerPoint i jest nowością w Office 2016. Jeśli już wybiorę propozycję, mogę oczywiście dodać tutaj tytuł. Będzie to Tomek i Grzegorz, czyli autorzy naszej prezentacji, i oczywiście jej tytuł, czyli Rzeki w Polsce. Jak widzisz, PowerPoint zastosował tutaj określone style, cienie, gradienty i wiele innych rzeczy, które znalazły się w tych pomysłach dotyczących mm, prezentacji. Następnie przejdźmy do slajdu Najdłuższe rzeki w Polsce. Tutaj mogę z powodzeniem wstawić wykres, który wcześniej przygotowałem w Excelu. Skopiowałem go z Excela, wstawiam go teraz do PowerPointa i jak widzisz, możemy tutaj bezpośrednio edytować różne jego właściwości. Na przykład mogę przejść do edycji stylu konkretnego wykresu i podejrzeć, jak mógłby wyglądać w innej stylistyce. Proponuję zostać przy takim wykresie, ale chciałbym jeszcze zmienić tło pozostałych slajdów. Dlatego zaznaczam dwa slajdy z ciśniętym shiftem. Wybieram prawy przycisk myszy, a następnie formatuję ich tło. Teraz będę mógł wybrać wypełnienie obrazem lub teksturą, a następnie wskazać plik, który znajduje się w moim katalogu OneDrive'a, czyli przejdźmy do OneDrive, następnie projektu rzeki w Polsce. I tutaj znajduje się plik Background, który wstawiamy teraz do wszystkich slajdów. Na nowym tle mój wykres z Excela nie prezentuje się już tak dobrze, ale pamiętaj, że wszystkie jego elementy możesz łatwo wyedytować. Wystarczy je zaznaczyć. Następnie przechodzimy na przykład do głównych narzędzi i zmieniamy kolor tekstu, czy kolor linii na czarny, tak aby jeszcze lepiej e, te rzeczy kontrastowały z tłem, które teraz tworzyliśmy. W związku z tym, nawet jeśli przeniesiemy elementy z e, Excela, będziemy nadal mogli je e, łatwo edytować. Przejdźmy do kolejnego slajdu i spróbujmy bardzo łatwo zmienić styl obrazka, który się tu wyświetla. Możemy zrobić to na kilka sposobów. Jeżeli wybierzemy obrazek, a następnie Ctrl X po to, żeby go wyciąć i Ctrl V, żeby go ponownie wkleić, poprosimy PowerPointa w skrócie o to, aby jeszcze raz podrzucił nam pewne pomysły dotyczące prezentacji. Zauważ, że możemy teraz w inny sposób rozwiązać to, jak nasz slajd jest prezentowany. Ja jednak cofnę te zmiany, czyli wybiorę polecenie Ctrl Z i nie będę teraz korzystał z pomysłów. Zamiast tego zaznaczę obrazek i przejdę do sekcji formatowania, a następnie wybiorę jeden z gotowych e, presetów, czyli z gotowych stylów, w którym będę mógł przedstawić taką mapę. Kolejna rzecz, którą będę chciał tutaj dodać, to na samym dole i odpowiednio odrobinę zmniejszę tekst do tego, aby się tutaj zmieściła. Czyli wybierzmy polecenie zmniejszenia tekstu. Będę chciał wstawić mały podgląd wykresu, który zostanie później powiększony. W celu wygenerowania tego wykresu po prostu zduplikowałem, czyli powieliłem ten poprzedni slajd. I stworzyłem slajd, w którym mamy tylko i wyłącznie tego typu wykres. Będę chciał jeszcze ustawić dla niego pełne wypełnienie. A następnie przechodzimy do naszego slajdu i wybieramy polecenie wstawianie. Tutaj znajduje się opcja powiększenie. W opcji powiększenie będziemy mogli na przykład stworzyć powiększenie kilku slajdów z podsumowaniem, albo na przykład powiększenie pojedynczej sekcji slajdu, czy konkretnego slajdu wewnątrz innego. Będę chciał stworzyć tutaj powiększenie slajdu trzeciego z wykresem. Wybieram polecenie wstaw. I został on już wstawiony. Wystarczy umieścić to w odpowiednim miejscu, a następnie spróbujmy uruchomić naszą prezentację. W momencie, gdy kliknę na ten konkretny wykres, zostanie on w bardzo ciekawy sposób powiększony i będę mógł przypomnieć wszystkim to, która rzeka jest w Polsce najdłuższa. Ostatnia funkcja, którą chciałbym Ci pokazać, wiąże się z tym, że możemy powielić slajd, a następnie stworzyć bardzo ciekawą animację przejścia jednego slajdu w drugi. W tym drugim slajdzie reorganizujemy elementy, czyli na przykład możemy usunąć te elementy, które nie są nam potrzebne, i ewentualnie zreorganizować, czyli na przykład powiększyć elementy, które chcemy, aby były widoczne w większej skali, i przesunąć je w odpowiednie miejsce. Czyli przesuniemy mapę w ten sposób, a sam tekst przesuniemy tutaj. I zmniejszymy go tak, aby był widoczny po lewej stronie. Teraz należy przejść do sekcji przejścia, i mamy tutaj coś takiego jak płynna zmiana. Jeśli włączymy opcję płynna zmiana, zauważ, że z tego poprzedniego slajdu, jeśli włączymy jeszcze raz podgląd, Elementy są reorganizowane, te, które usunęliśmy, znikają, a te, które przesunęliśmy, powiększają się i zajmują odpowiednie miejsca w takiej ciekawej animacji. To już wszystko, co przygotowałem dla Ciebie w tej lekcji. Jestem pewien, że Twój szóstkowy uczeń będzie mógł teraz pochwalić się tym, co zrobił przed całą klasą i nauczycielami. Do usłyszenia! Przygotowywanie profesjonalnych slajdów jeszcze nigdy nie było takie proste. Brawo! Tak szóstka ląduje w dzienniku! Po więcej informacji na temat pakietu Office 365 zapraszamy na stronę www.świadectwospaskiem.pl. Życząc samych szóstek w dzienniku, dziękuję za uwagę i wzięcie udziału w szkoleniach Akademii Office Junior. Pamiętaj i zapewnij sukces swojemu dziecku, dając mu Office 365.